McNeil, Karolina Kołeczek obok, Britton George, Klaudia Siciosz na siódmym torze. McNeil się dosyć tak trudno zbierała. Karolina Kołeczek znakomicie, najszybciej na tych płotkach. Karolina w dobrym rytmie. Karolina walczy i zwycięży, chyba wygra z mistrzynią olimpijską. 12.74! Rekord życiowy, fantastyczny bieg, fantastyczny wynik Karoliny Kołeczek. Takie wejście w sezon. Mówiłem, że pobiła rekord życiowy na płaskie 6100 metrów, a teraz w tej pierwszej próbie przez płotki jak z katapulty. Patrzyłem, co się dzieje, bo przecież Briana McNeil, mistrzyni olimpijska obok, a tymczasem na pierwszym płotku pierwsza Karolina, na drugim płotku pierwsza Karolina, dalej pierwsza Karolina aż do mety. I popatrzmy na to jeszcze raz, Sebastian. Zostaje McNeil w blokach. Karolina Kołeczek reaguje fantastycznie. McNeil uderza w pierwszy płotek. O, teraz będziemy mogli to zobaczyć z tego ujęcia kamery. Świetny start Karoliny Kołeczek. I później perfekcyjnie łapie rytm, właściwie już na pierwszym rozstawie. McNeil, tak jak zauważyłeś, ona nisko dobiegła do tego pierwszego płotka, uderzając go nieco. I później wydawało się, że mistrzyni olimpijska, no przecież fantastycznie biegająca Amerykanka, złapie rytm i połknie Karolinę Kołeczek, ale nic takiego się nie wydarzyło. Karolina Kołeczek utrzymała rytm do końca tego biegu. O, teraz widać, idealnie Polka biegnie w rytmie. Zdziwiona chyba była Amerykanka postawą naszej reprezentantki i fantastycznie wzdłuż trochę tutaj lewej krawędzi swojego toru biegła Karolina Kołeczek, ale równo, szybko noga zakroczna, fantastyczny rytm, wysoko na stopie, właściwie między każdym płotkiem Karolina Kołeczek. No i fenomenalny rekord życiowy, 12.74, to już jest wysoki poziom, wysoka klasa, to już są rezultaty, które mogą zagwarantować, proszę Państwa, finał Mistrzostw Świata. Oby, oby.